Czuwaj, dzień dobry. Dzisiaj kolejny cykl programu Historia według Włodka poświęcam Neolitowi na terenie Koronowa. Tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli przyjąć jakieś ramy czasowe, to jest czwarte tysiąclecie przed naszą erą, jako początek tego okresu, a zakończenie oczywiście w granicach 1800 roku przed naszą erą. Tak to mniej więcej u nas się przedstawiała. Oczywiście ja bym chciał, żebyśmy pamiętali o tym, że te wszystkie procesy następują bardzo powoli, że te plemiona, które się pojawiają, mieszają się ze sobą, że to nie jest proces na zasadzie jakiejś takiej konkretnej daty, która spowoduje, że od tego momentu zaczyna się na przykład neolit w Koronowie. Te wszystkie zjawiska przybierały formy ewolucyjne, ale tak naprawdę do meritum. Neolit to zmiana typu gospodarki z tej takiej gospodarki myśliwsko-zbierackiej na gospodarkę typu wytwórczego. Pojawia się uprawa roślin i hodowla zwierząt. A jakie zwierzęta hodowano? No przede wszystkim udomowiono tura i z tego udało się przez stulecia stworzyć krowę polską o takiej barwie charakterystycznej czerwonej. Z wilka udomowiono i stworzono psa. Ze żbika kota. Z dzikiej kozy kozę domową. No, pszczoły miodnej nie udomowiono, ale ludzie nauczyli się wykorzystywać pszczoły do pozyskiwania miodu. Jednocześnie pojawia się uprawa roli. Oczywiście są to małe gospodarstwa typu takiego ogrodniczego, uprawa małych poletek za pomocą motyk. A co siano? Siano pszenicę, proso, owies, groch, soczewicę, len. Na tych naszych terenach pojawiają się różne kultury. To taki mały tygiel kulturowy tutaj się przez te 2000 lat robi. Jedne plemiona się pojawiają, inne znikają. Z tych takich plemion, które tutaj przybywały w czasie paleolitu, mezolitu, które miały po 100-120 osób, pojawiają się mniejsze formacje, które stanowią taką patriarchalną rodzinę liczącą 20-30 osób. W pobliżu Koronowa znajdujemy ślady różnych kultur. Kulturę pucharów lejkowatych, kulturę amfor kulistych, kulturę ceramiki sznurowej. Czym one się charakteryzowały? No, zacznijmy od kultury pucharów lejkowatych. Od czego nazwa? No, od takiego właśnie kształtu ceramiki z brzuścem takim baniastym i szeroko rozchylonym kołnierzem. No, tak trochę przypominały tamte naczynia nasze obecne wazy do zup. Mieszkańcy, przedstawiciele kultury pucharów lejkowatych budowali lekkie konstrukcje drewniane nad brdą, no, odpowiednik naszych altan i ziemianki. Pojawili się tu około w połowie 4000 lecia przed naszą erą i funkcjonowali oczywiście z przerwami, bo jedne rodziny się pojawiały, drugie znikały. No, kwestia wyjałowiania gleby, pozyskiwania jeszcze roślinności itd., itd. W połowie trzeciego tysiąclecia pojawia się tutaj kultura amfor kulistych. Oni pochodzili z terenów zachodniej Łaby, z terenów Niemiec. Całe te plemiona przybyły i one też na podstawie ceramiki je doprecyzowujemy. Robili taką ceramikę z brzuszcem kulistym i taką cylindryczną szyjką. Czym się zajmowali? No, głównie hodowlą bydła rogatego i trzody chlewnej. No i jeszcze mamy kolejne ślady kultury, a mianowicie jest to krąg kultury ceramiki sznurowej. Dlaczego sznurowej? Ponieważ ta ceramika była ozdabiana poprzez odcisk sznura. Ta kultura ceramiki sznurowej była taka najbardziej ekspansywna w pewnym momencie. Ona się pojawia w połowie trzeciego tysiąclecia i ona jest uzbrojona w specyficzne topory. To są takie
topory kamienne o kształcie takiej z tym trzonem łódkowatym. Taka zamienna nazwa to była kultura nosicieli toporów bojowych. I oni już zaczęli prezentować na naszych terenach nowy typ gospodarki wiązanej z takim nomadycznym pasterstwem. Przybywali tutaj, posiadali już potrafili wykorzystywać konie, byli dobrze uzbrojeni i oni już byli tym przedstawicielem takich plemion bardziej agresywnych, które na ten nasz teren wchodziły. Ja bym chciał, kochani, żebyście pamiętali o jednym, że te procesy były bardzo długotrwałe i to, że na naszych terenach pojawiają się ślady tych różnych kultur, to nie znaczy, że one całkowicie wyparły tych mieszkańców, którzy tutaj byli. Oczywiście mieszało to się. No, w tamtych czasach wielkich wędrówek, przemieszczania się ludzi, którzy szukali nowych, dobrych miejsc do osiedlania się przy rzekach, przy żyznych glebach, no, trzeba było się liczyć z takimi zmianami. Koronowo, z racji tego, że posiadało brdę, a w brdzie pływały naprawdę potężne jesiotry. Słuchajcie, jesiotr duży to jest 100-150 kg. Trocie do 10-15 kg, pstrągi. To była bardzo zasobna rzeka, ale ilekolwiek by tej ryby nie było, to w momencie, kiedy pojawiło się zbyt dużo, ta rzeka była zbytnio wyeksploatowana. I tak samo było z rolnictwem. Były pewne pola przy rzece, na zasadzie takich tarasów, wykorzystywane, ale one się wyjałowiały. A jednocześnie też próbowano takiej techniki wypalania lasów. No, oczywiście to też przynosiło jakieś efekty. Na większym obszarze obsiewano to. Zbiory były na pewno mniejsze niż przy typie ogrodowym, ale ilościowo wytwarzano więcej żywności i więcej ludzi można było wyżywić. No, kończy się ten okres neolitu na naszych terenach około roku 1800 przed naszą erą. Dziękuję, czuwaj, do widzenia.